W dniu dzisiejszym zostaliśmy zadysponowani do pożaru mieszkania w miejscowości Woskrzenice. Po dojeździe w odległości już około kilometra od tego miejsca było widać jedną wielką pochodnię. Przy dojeździe bezpośrednio do budynku cały budynek objęty był pożarem, języki ognia wydostawały się na zewnątrz. Podczas przeszukiwania natknęliśmy się na zwłoki dwóch osób. W tej chwili trwa ich identyfikacja. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz próbowaniu dostać się jak najszybciej do środka budynku, do wnętrza. Celem sprawdzenia, no i niestety okazało się, że znaleźliśmy tam zwłoki dwóch osób. Czy już wiadomo, co to są za osoby? W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Będzie identyfikacja, także później to się wszystko wyjaśni. A czy jakieś wstępne przyczyny tego pożaru? Też w tej chwili na daną chwilę trudno powiedzieć. No, mogło być to zwarcie w instalacji elektrycznej, którego nie możemy wykluczyć, jak również mogło być zapruszenie ognia, nieszczelność przewodu kominowego. Myślę, że to będzie w dalszym toku wyjaśniane. A wiadomo, czy to były młode osoby, czy starsze? Prawdopodobnie te osoby są w wieku około 60 lat.